Otwieram nadzwyczajną sesję Rady Gminy, zwołaną przez pana przewodniczącego Rady Gminy na wniosek pana wójta. Jak zauważyliście państwo, no pierwszy raz w tej kadencji nie ma dzisiaj przewodniczącego. Prowadzenie tej sesji przywództwo przypadło mnie. Nie ukrywam, mam tremę. Psychologia mówi, wymienia na drugim miejscu, jeżeli chodzi o lęki i obawę, ludzki strach przed mówieniem. Dlatego proszę o wyrozumiałość, porozumienie. Dalej może poprowadzę na siedzącą. Na stan 15 radnych. W sesji uczestniczy dzisiaj radnych 9. To znaczy, że uchwały przez nas podjęte będą prawomocne. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Potwierdzi stwierdzenie, które nastąpiło, nie z kworum. Przypominam porządek obrad. Informacja wójta gminy z prac między ostatnią sesją a dzisiejszą i podjęcie uchwał w sprawach udzielenia pomocy finansowej gminie Mrocza, województwo kujawsko-pomorskie, zmian budżetu gminy na 2017 rok, zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiązownica, 299 uchwała w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiązownica za pierwsze półrocze, 300 w sprawie zmiany uchwały numer 35, 241 przez 2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 19 maja 2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników, ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej. I piątym punktem jest zakończenie obrad. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, zastrzeżenia, chciałbym sobie wnieść poprawić, jeżeli chodzi o porządek dzisiejszej sesji? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, który przed chwilą przedstawiłem? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta z prac między sesjami. Panie wójcie, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Czas praca została przed tym projektem, że to został złożony do Regionalnej Izby do zaopiniowania. Państwo te materiały też otrzymacie, więc otrzymaliście państwo, więc jest czas, okres do przyjrzenia się temu i do przygotowania. Jak zwróciliście państwo uwagę, są tam takie zadania dosyć priorytetowe, mocno obciążające budżet. Wejść współpracy międzynarodową, żeby to dofinansowanie otrzymać. Inwestycje prowadzone są na bieżąco, chociaż akurat na hali sportowej, tej kluczowej inwestycji w monasterzu mamy opóźnienia i to mimo co niepokoje, ale rzeczywiście mamy się spotkać z wykonawcą i na ten temat rozmawiać. Uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie terminu 2 miesiące, ale wykonawca twierdzi, w tym czasie nie jest w stanie się wyrobić. Niestety sytuacja dzisiaj na rynku wykonawców jest bardzo trudna. Nie wykonamy zadań związanych z założeniem szukania na boiskach w Wiązownicy, w Piwodzie i w Mołodyczu. Zabezpieczone tam środki w Kłowie wystarczałyby na to, co złożyli oferenci. Również podobna sytuacja jest na wymianie podłogi na tą na sali gimnastycznej na hali sportowej w Piwodzie, na tą powierzchnię syntetyczną. Też wszystkie oblaki przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie, też po prostu moglibyśmy położyć jeszcze w rezerwie, ale uważam, że będzie sytuacja być może lepsza na wiosnę i to zadanie przejdzie na przyszłe. Są problemy, które państwo zauważyli, na nas panem przewodniczącym dyskutowali gdzieś tam o Mielkowicach, chodnik skończony niedawno, a nawierzchnia dopiero wczoraj, gdzie była kładziona, no
Niestety tak to dzisiaj wygląda, że wykonawcy po prostu mają duże opóźnienia. Biorą niektóre zadania, nie mogą się wyrobić, a na wielu zadaniach po prostu ofert nie ma. Wynika to z różnych przyczyn, nie będę ich tutaj analizował, ale jest to dla nas zjawisko dosyć trudne. Z kolei dla rynku wykonawców pewnie dobre, chociaż też nie do końca, bo i koszty po stronie rosną. Tyle mi wydarza. Dziękuję bardzo. Czy informacja jest wyczerpująca, czy są ewentualne pytania? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tak zapytam pana wójta. Uczestniczył pan w obchodach święta szkoły w Szubsku. Ja się zapytam tylko, że widziałby się pan z panem dyrektorem, czy nie rozmawiał pan na temat ewentualnego udostępnienia dzieciom z Szubska rocznik 2006 sali do ćwiczeń gimnastycznej na zajęcia pozalekcyjne. Czy rozmawiał pan może na ten temat z panem dyrektorem, bo myśmy wystosowali takie pismo do pana dyrektora w tej sprawie, na razie nie mamy odpowiedzi, a korzystam z tego momentu, że może pan coś wie na ten temat, to prosiłbym się podzielić tą informacją. Dziękuję. Byłem na tych uroczystościach i rozprawienia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta, czy między sesjami był zapadła jakaś decyzja odnośnie uchwały, która według której miałaby sprzedać działek w Radawie i między sesjami też odbyło się zebranie wiejskie w Radawie. Mam pytanie, dlaczego ewentualnie pan wójt wysłał tylko kamery, a nie był obecny. Czy pan wójt chce odpowiedzieć? Nie wiem o tym, że została jakakolwiek decyzja podjęta. Na zebranie nie było wniosku każdej jeździ, gdzie sobie są do zapisników. Dziękuję. Też. Panie wójcie, w Szubsku zrobiony jest ten chodnik czy generalnie on zmniejszy tą bo na Floriańskiej jest zrobiony i on troszkę ułatwił poruszanie się pieszych, ale troszkę jest problem z wymienianiem się pojazdów tych większych na tej po prostu jeden pojazd musi zjeżdżać na żeby można było przyjechać. Czy ta sama technologia będzie stosowana tutaj na Woli? Nie bardzo rozumiem, co pan ma na uwadze, że to technologia. Jest to chodnik miejski, raczej chodnik przylegający bezpośrednio do jezdni. No, w żaden sposób jest nie ograniczył. To, że wy jesteście tam przeciwni, co mnie zaskakuje, bo akurat chyba mieszkańcy... Nie jesteśmy przeciwni, panie wójcie, proszę, tylko się pytam, jaką technologią to będzie robić. Nie jestem przeciwny, panie wójcie. Proszę, używajmy mikrofonów. Nie podzielać plotek, które pan... I to była decyzja tutaj przedstawiana, przegłosowana. Ulica Fergańska nie jest tylko waszą ulicą, tak samo i Wola. Więc ja tutaj nie widzę jakiegoś negatywnego wpływu tej inwestycji na tą ulicę, ale odwrotnie. Pas poszedł się tam jeszcze o dwie kostki takiego cieku. Do asfaltu, który nie był w żaden sposób przycinany, założono się dwie kostki tego cieku. Oczywiście teraz na tą stronę, gdzie jest ten chodnik, nie można samochodem wyjechać, gdzie przedtem można było na to po prostu wyjechać. Podobnie będzie na Woli po prostu, będzie też taki ciek po prostu, czyli de facto pas poszerza się utwardzony w wielkości. Natomiast taki chodnik, to też i warunki nie pozwalają na położenie na chodnika, które było tańsze nad rozwiązaniem za przysłowiowym rowem pasa. I będzie podobnie wykonany jeden raz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Wójcie. Ruszył chodnik, zapał kąty. I tu z tego miejsca dziękuję w imieniu społeczności, bo jak wiemy, dużo słów było, dużo takiej krytyki, że w ogóle nie ruszy. Ruszył. I to jest to, co ja też prosiłem Pana Wójta, że jedna kostka blokowa, a nie ten dywanik.
Panie wójcie, rozmawiałem tam z wykonawcą, on powiedział, że na dzień dzisiejszy, czyli w tym roku, bo wiemy, że po prostu ta nawałka tych prac w tych firmach, bo już widzę, że dzisiaj tej firmy nie ma, czyli z tego wynika, tak jak pan powiedział, że oni sporo tych prac wzięli, ale to w ich gestii. I ten pan powiedział, że tylko 60 metrów, tak? Krótki odcinek ze względu na środki, jakie nam zostały przeznaczone, a tak naprawdę ze względu na możliwości wykonawcze. Tu trwała dyskusja, czy mamy wchodzić, czy nie mamy wchodzić. Ja niechętnie wchodzę w dofinansowanie każdego zadania będącego naszym zadaniem. Niemniej ostatecznie pewna kwota została nam przekazana, jak Państwo pamiętacie. Podobną kwotę przekazał również Pan Starosta. I ta jest inwestycja rozpoczęta. W projekcie budżetu na rok przyszły zakładaliśmy jedną akcję. Nam chodziło o to, żeby zacząć. Podobnie też tutaj będzie w gazownicy koło Jana, kiedy wykonawca wejdzie, może jeszcze wejdzie się przed narodzeniem Centra, prawda? Bo będzie być może na przemiennie do pracy tylko. Ale to chciałem jeszcze powiedzieć to, co swego czasu padło tutaj, że prace te nie zostały zaczynane, bo myśmy tutaj planowali małą kwotę. Kwota ta była do zawiadomienia dokumentacji. Później zarząd dróg powiatowych powiedział, że będzie to robił po przebudowie drogi bez tej dokumentacji technicznej szczegółowej. I to nie była, to nie był problem kwoty, jaką myśmy zabezpieczyli, bo to zawsze musimy zmniejszyć. To problem po prostu wydarzył się również i budżetu powiatu. Rozmawiałem z panem starostą, który będzie bardzo samą inicjatywę, jak będzie wychowuje, ale ten mówił, że w zależności będzie się rozwijał budżet po prostu. Ale właśnie będzie miał środki, tak będzie te zadania traktował. Kompromis jest taki, obydwa zadania i to w wiązownicy i to w Zapołowie jest przewidziane do kontynuacji na rok przyszły i on będzie zabiegać, żeby po prostu te rozpoczęte inwestycje już zakończyć. Zresztą też przy okazji i nie Lewkowice, tam przetarg nie wyszedł na położenie tego fragmentu chodnika pomiędzy Bednarowem a Wielkowicami, ale meldował mi pan dyrektor, że w trybie zapytania z wolnej ręki po prostu tutaj zamówienia będzie zapytania kosztowe, przepraszam, będzie jakiś wykonawca, który wstępnie wyraził po prostu wolę jakby prac, nie wiem, czy proszę o podpisanie umowy. Jeżeli czas pozwoli, to też część tego odcinka będzie wykonana. Dodatkowo tam w projekcie budżetu deklarujemy właśnie udział, zaznaczając niepełnym wkładem, ale też nie mamy wkładu, chodnik Wyszkowej Woli, Krzyżówka Szówsko i Nierentownice na kończynie. No tam ludzie, Krzyżówka Szówsko, to z której strony? No to tutaj pytanie, wie pan, tutaj oczywiste, no tutaj koło LCMB, połączenie, połączenie po prostu z tym istniejącą ścieżką rowerową, bo to jest karygodne, że po prostu do tej pory tutaj ludzie muszą ten rower czasem brać na pensję, żeby po płocie nie jechać i uciekać ewentualnie po płocie, jak mocno popada. Przypominam, że ta sprawa się ciągnie od lat wielu i ta inwestycja, to nie jest nowa inwestycja, to jest ciągle budowa ronda. Ciągle budowa ronda. Tutaj słyszymy teraz już akcję budujemy most. Był najbardziej zainteresowany pan starosta, przepraszam, pan burmistrz i pan poseł Kasprzak. Pan starosta musi są opracowane trzy koncepcje. Koncepcja dla Szumska jest najlepsza, ale przybyło na Sowieci, bo to poniaku jest sypiany, się z tym nie zgadzam. Nie wiem, bo bardzo dobrze odliczono te koszty, bo wjechać tamtędy dookoła po prostu, jeżeli jest dużo taniej niż tutaj przyjechać poprzeć na Szumską, no, ale nie znam się na tym, nie robiłem wyliczeń. Natomiast ja ciągle twierdzę, że tutaj ktoś zapomina, że ten ciąg, to jest ciąg Przemyśl, Jarosław, Lublin, Warszawa, główny ciąg, a największe utrudnienie powoduje tutaj miejscowość Radomia. Oczywiście sypialnią stał się Koniaczów Jarosławia, ale gdyby nie ruch z tej strony, to tam od strony Koniaczowa spokojnie przez to by się przejechało, jedno i drugie. I trzeba robić takie rozwiązania, żeby nie łączyć tak, żeby te ronda dalej były po prostu wykorzystywane. No, ale koncepcja na Szówsko też przewiduje
włączenie się broni. To po cholerę będziemy robić w nocy. Zadane będą wracać, gdzieś będzie korek cały czas. Ze sztery, generalna ustawiona lecznica, tutaj pomiędzy panem Senakiewiczem a po prostu kolejnymi wyborcami, to jest chyba pana Żołniaka dawnego działka, dyrektora z właścicielem, a teraz ustawiona lecznica pana Guca. Tam nie wydawaliśmy decyzji, ten teren utrzymany, nadal ta decyzja. Jest jeszcze ten teren po dawnym, cygielni będący w zasadzie pana Witolda Czartoryskiego. Więc tutaj możliwość przecięcia tego i przez ten teren będący własnością tej firmy Giemy pan Rogosz, co pan tu jest zapowiadany, to możliwość skomunikowania tych dróg, oczywiście kwestia dalszych rozwiązań, to jest otwarty temat, ale tutaj po prostu ja uważam, że ta koncepcja będą najlepsze. Ja powiem otwarcie. Tu jest takie, że do wyborów ktoś tam pokrzyczy. Były minister powie, że on mocno się o to starał, że jakoś, jakby minister, to jakoś tego nie zauważał. I na tym się kończy. To taka jest prawda. Pan Mieczysz Okaszczek, wiceminister gospodarki, myślę, że miał instrumenty i możliwości, żeby... I 8 lat władzy. Myśleć. A teraz nagle i słusznie do pani, bo słusznie mu odpowiedziała. Co właśnie było byli określone funkcje, teraz od nas, gdzie mamy 2 lata tą władzę, zachowanie pana burmistrza cieszy mnie, że zauważył, bo to przecież uważam to bardziej za takie działanie PR-owskie niż faktyczne. Z drugiej strony jakieś tam propozycje, że gminy się powinny złożyć, humoreska, na co się szykuje. Są zadania podzielone i ja nie będę się składał z Jarosławiem miejską czy wiejską po prostu, bo 50 na 3 podzieli na przykład to 50 milionów, bo to przecież nie takie inwestycje w kraju idą i na przykład światła w Ostrowie świecą. I stoi się na czwórce elegancko, bo być może rolnik za godzinę na pojedzie. Szanowni jest tylko nie pusta, ale już parę razy przejeżdżałem, jakoś miałem okazję spotkać, wie, że co została z jednej czy drugiej strony, to stoimy jak kojarzy po prostu w kierunku na Przemyśl i z powrotem. Ponoć nie stan dróg, ale te proporcje tego ruchu są takie jak inne. Rozjazdy, zjazdy, to wystarczy po prostu pas lewostek z jednej, z drugiej strony. Także to jest właśnie taki przykład działania bardziej gabinetowego niż faktycznego, jak mnie to smuci. Bo faktycznie jedno i drugie rondo dzisiaj usprawnia, wbrew temu co ludzie mówią, usprawnia to mocno. Ale ten odcinek drogi nie jest w stanie ten most przerobić takiego ruchu, jaki na tym odcinku występuje. A tutaj w szczególności duże znaczenie ma ruch do rada. Nawet poza sezonem, proszę teraz sobie sam powołuj, ile samochodów wraca, jedzie, ten ruch jest bardzo, bardzo intensywny. O wiele większy niż na bramie na wyższe. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że jesteśmy w punkcie informacji wójtem, proszę o pytania z tym punktem związanym. Bardzo słowo. Faktycznie to te akcje związane z bardziej takiej większa ilość osób zaczyna interesować się mostem tylko dlatego, że po prostu zbliżają się wybory samorządowe, to pan ma rację. Ale tak czy tak, taki most jest koniecznością. Nie wiem, czy ta rada, czy następna, i tu pan wójt też ma rację, że myśmy powinni zrobić wszystko, żeby ten most był zlokalizowany tutaj na naszym terenie. Bo to jest najbardziej ekonomiczne i dla ekonomicznego punktu widzenia dla nas i z punktu widzenia rozwoju tej naszej gminy, żeby taki most powstał na naszym terenie. A to, że zbliża się kampania, to widać po prostu po zachowaniach niektórych polityków, którzy tego programu wcześniej nie widzieli, tak pan powiedział, a pojawiają się przed budową tego, przed wyborami. Dziękuję. Dziękuję. Czy pytanie jest związane z informacjami? Tak, ja chciałbym tylko Państwa radnych, Panie Przewodniczący, Panowie Radni poinformować. No, jeżeli Pan Wójt nie wie nic o tym, że został uwzględniony wniosek mieszkańców wsi Radawa i radnych. Ale pan mówisz, że o tym powiedział i kończymy tą dyskusję. No tak, ale wprowadził was w błąd, bo ja dostałem odpowiedź i wojewoda uchylił waszą uchwałę odnośnie. Ale my tego nie wyważymy dzisiaj. Także. Ale to jest informacja między sesjami i taka informacja do gminy na pewno dotarła, bo dotarła do mnie. Tutaj wójt okrywa przed wami istotną informację.
A po drugie, nic nie odpowiedział pan wójt, dlaczego nie był na zebraniu wiejskim w Radawie, gdzie powinien być. Powiedział, że nie ma. Panie wójcie, pan chce się odnieść? Tak, akurat ja chcę odpowiedzieć, jak tam decyzji żadnej ja nie otrzymałem. Otrzymałem to przyjęcie na zawsze. Czyli nie pytam o kłamstwo, nie macie opinii. To nie jest decyzja, pan pytał o decyzję. Ale nie przedstawił pan tego. Ja. Nie mam obowiązku, ja to odpowiem na pańskie pytanie, to że pan nie robi. Czy to nie dotyczyło Rady Gminy? Proszę mi nie przerywać. Decyzji Rady Gminy? Ale umówmy się, że pytający zadaje pytania, a odpowiadający odpowiada. Drugi element jeszcze raz powiedziałem, nie myślę mi na każde zadawanie każdego sołtysa i nie mam jakiegoś żadnego obowiązku. Jak ja zapraszałem na zadanie, pan sołtys też się nie pojawił. Też się nie pojawił. Więc tutaj akurat... Chyba też wiem, jaka część mieszkańców tam się pojawi. Jaki charakter ma to zebranie, no to jest oczywiste. Rodzinne spotkanie ja cenię, ale no, każdy może je prosić. Dziękuję. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bo już nie jest podana informacja pełna odnośnie uchwały podjętej przez Radę Gminy Wędrownica w dniu 6 października odnośnie sprzedaży działek w Radawie. Dostaliśmy informację od pani wojewody, że pismem dnia 6 listopada informuje nas, że została uchylona uchwała Rady Gminy z 6 października dotycząca sprzedaży działek w miejscowości Radawa. A druga sprawa odnośnie zebrania miejskiego, w którym uczestniczyło w środę ponad 40 osób i ja uczestniczyłem w tym zebraniu na zaproszenie sołtysa wsi i nie byłem tam jakimś głosem doradczym, tylko jako uczestniczyłem, żeby tylko moja obecność tam była i ja widziałem 3 pokolenia mieszkańców na tym zebraniu i powiem, że było bardzo konstruktywne, sprawnie zorganizowane, oni wszystko sami przygotowali, projekty uchwał. I jednogłośnie wszystkie uchwały, które były zaproponowane, zostały podjęte przez mieszkańców, nie przez jakąś grupę, żeby to sprostować. Dziękuję. Dziękuję. Ja mam pierwsze krótkie pytanie. Panie wójcie, zadawałem, czy pan tą swoją wypowiedzią odnośnie zebrania miejskiego w Radawie podważa to zebranie? Podważam pańską umiejętność słuchania wyciągania logicznych wniosków. Natomiast podkreślam dużą zdolność do insynuacji, ale się w tej insynuacji po prostu robić nie da. Ja powiedziałem, co powiedziałem i wiem, co powiedziałem i nie myślę tutaj swojej pańskiej insynuacji. Co do kwestii nadzoru wojewody i rozstrzygnięcia nadzorczego, a nie decyzji, chociaż do artykułu 10 KP, tam nie jest stosowane, gdzie ja mogę się zapoznać w trakcie zebranego materiału, to oczywiście będę mówił przy zmianach w budżecie, bo państwo zauważyliście, że w propozycjach budżetowych jest zdjęcie znacznej pulki zachowów. Tych, które jest dysponowane ze sprzedaży nieruchomości. I taką informację w stosownym czasie przekażę. Jeszcze raz mówię, na pytanie o decyzję odpowiadam, że żadnej decyzji nie zostało. Pomiędzy rozstrzygnięciem a złożoną decyzją jest pewna istotna różnica. Dziękuję. No, panie sołtysie, no proszę się gniewać. Naprawdę dzisiaj. Ja tylko jedną osobę powiedzieć. Pozwoliłem wiele. Nikt nie kwestionuje, że było zebranie, że zebrane otwarte, każdy mógł przyjść, tak? Nie wiem. No i co mamy teraz rozpocząć dyspozycję na temat czego? Panie przewodniczący, Wysoka tak. Rado. Ale to już ja mam ostatnie pytanie do pana wójta. Czy pan zna ustawę o samorządzie, czy pan wie, że została podjęta uchwała Rady Gminy w 2003 roku? Która statut miejscowości Radawa. Czy pan zna treść tej uchwały, tego statutu, kto organizuje zebranie i w jaki sposób funkcjonuje miejscowość? No, rozmawialiśmy na ten temat. No ale pan wójt to podważa. W dalszym ciągu. Dobrze, nie ma takimi ukończymy dyskusję na ten temat. Tylko zdanie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, zebrania, bo przysłuchiwałem się tą dyskusji i tak, mam takie informacje, że mieszkańcy nie są przeciwni sprzedaży działek, nie są przeciwni turystom, tak jak to wiele razy padło z pana wójta, absolutnie.
ale chcą uczestniczyć w całym procesie, jeżeli chodzi o wydanie zgody i sprzedaży działek, które są były kiedyś własnością wsi, a teraz są gruntami komunalnymi, ale prawa zostały zachowane dla tych mieszkańców. Dziękuję. Ja się cieszę tylko z tego powodu. Czy pan wyjechał jeszcze? Nie, no to jest ucenie po prostu słomy i myślę, że to da być naprawdę tutaj pan sołtys nie będzie mnie rozliczał moich obowiązków i położył prawa. Pan sołtys pana wybierał i pan sołtys ma prawo pana rozliczyć, panie. Ale umawialiśmy się, umawialiśmy się. Też wybierała moja żona, też mnie wybierała i wiele innych osób, którzy są ci wybierali, dostali nie świat, że mają mi prawo posłuchać kiedy i co uważają. No to nie zna pan, nie zna pan, proszę mi nie przerywać. W jakim kraju pan żyje, siebie, proszę mi nie przerywać, ja nie wie żyć. Pan, w jakim kraju pan żyje, w kraju demokratycznym, gdzie mieszkańcy mają prawo pytać władzę wykonawczą, co się dzieje. Ale panie sołtysie, umawialiśmy się, w grzeczności pozwoliłem panu, pan zaczyna przeszkadzać w sesji. I proszę mi nie zmuszać takich skrajnych tutaj usunięć. Dziękuję. Kończymy punkt informacji pana wójta. Przystępujemy do punktu 4. Podjęcie uchwał. Uchwała 296. Chodzi o pomoc gminie poszkodowanej przy kataklizm. Pani Łodzi, bardzo proszę. Informacje. Wnioskuję o przyznanie pomocy w wysokości 12,5 tysiąca gminie Mrocza, gminie położonej na Pomorzu, które te ostatnie kataklizmy mocno dotknęły. Tam zniszczeniu uległo 136 budynków, z tego co mamy informacji mieszkalnych. Szereg budynków gospodarczych, inwentarskich, ale również infrastruktura, typu drogi, ale trudne zniszczenia w lasach. Więc gmina po prostu bardzo, bardzo ucierpiała. Gmina jest podobna do naszej, przecież jest to miasto gminy. Zarówno budżetem, jak i ilością mieszkańców, nie należy do najbiedniejszych. Ale nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji jako włodarz gminy, jako mieszkaniec. Dlatego po dyskusji tutaj z panem Skali, z panem sekretarzem doszliśmy do wniosku, że faktycznie warto, bo nie daj Boże, żebyśmy się znaleźli w takiej sytuacji, to też myślę, żebyśmy byli mocno ucieszeni, gdyby ktoś chciał nam pomóc. Nie wiem, jaka jest skala pomocy. Wiem, że szereg samorządowo powiedział pozytywnie na tą prośbę. A te 12,5 tysiąca to taka symboliczna złotówka od każdego z naszych mieszkańców. Tyle mniej więcej osób zamieszkuje dzisiaj naszą gminę. Myślę, że w ich imieniu, jak gdyby możemy tutaj kolego samorządowcom z gminy Mrocza taką mocno cofnę dołożyć. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę. Jak najbardziej, pojmujcie się tutaj przychylam do tego, bo myślę, że wspaniałego projektu przyznania pomocy. Ja się przyglądałem tej gminie, bo tak pan powiedział, taka podobna gmina i to tak, no my dzisiaj 12 tysięcy mieszkańców, gmina Mrocza, wiejsko-miejska 9250. Ale dla mnie na przykład jest jako sołtysa bardzo ciekawa informacja. Miejscowości 29, Sołec 15. No powiem szczerze, że to tak, no jestem pod wrażeniem, bo tutaj mówię, nasza gmina 12 miejscowości, 12 sołec. A tu proszę popatrzeć, 29 miejscowości, a tylko 15 sołec. Powierzchnia lasu 12%, a większość to właśnie jeziora. Także tutaj myślę, że bardzo piękna inicjatywa takiej pomocy gminie. O, coś takiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Wstępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w czterdziestym kształcie? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest to uchwała numer 297. Zmian budżetu gminy na rok 2017. Pani Głosi, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja tak tylko jeszcze mając głosy wypowiedzi pana radnego Szałaja. Ciekawy przypadek właśnie, że nie każda miejscowość jest sołectwem. Pani wypowiedzi u nas było 11. 12 sołtysów, nie? 11, a nie 12 sołtysów na przykład. Ale no, jest jak jest. A to tak też na koce radnych. Nie wszędzie tak jest, że każda miejscowość ma radnego. Ja tylko chciałem przypomnieć, że
rozumiejąc, gdyby też wspólnie Lechkowice radała zaproponowała podziałanie, które były w środowisku krytykowane, żeby właśnie źródło radny spokojnie i to było radne spokojnie. No i teraz ja zastanawiam, czy też to było takie dobre, bo po prostu jak widzę reakcji niektórych środowisk. Oczywiście jakiegoś tam fragmentu to nawet środowiska, to zastanawiamy się czasem tego refleksja się nasuwa. To na marginesie. Odnośnie zmian w budżecie, tak naprawdę najistotniejsze to są te dwa elementy tutaj, czyli pomoc tejże gminie, którą to decyzję Państwa przed chwilą podjęli, za to dziękuję. I drugie, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek rekreacyjnych w Radawie, bo zgodnie z tym tutaj, co już padło, pani wojewoda wydała rozstrzygnięcie stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy, kierując się tym, że zebranie wiejskie jednak podjęło uchwalę o mnie wyrażenie zgody, uchylając swoją wcześniejszą uchwałę. No nie uwzględniła tego, że myśmy działali w dobrej wierze, że szybciej była ta zgoda, że wydali mi 33 tysiące na prace związane z przygotowaniem tych działek, że uwzględniono naszych argumentów natury społecznej, że jest duże zainteresowanie i popyt po prostu, że wiele osób chce tam wypocząć. Szanuję to rozstrzygnięcie, chociaż oczywiście będziemy się o niego wypowiadać, jak naciskałem do USA. Przy czym już wcale nie będę tam rozpatrzał, jeżeli po prostu przegramy, bo nie stoję na stanowisku, że przegrana sprawa w sądzie to po prostu dyskwalifikuje tego, który tam sprawę do sądu wnosił, jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne. Wyroków jest sporo i tutaj każdy, który troszkę inną prawa, wie, że sąd po prostu zawsze orzeka tak, nie. A brama to lata może być wielkie hale, może latać po całej wiosce wykrzyczeć. Ja tego zamierzam nie robić. Po prostu nie będę robił. Inne wynikające z pewnych konieczności, na przykład prowadzenie też takiego świadczenia, które jednemu z naszych mieszkańców po prostu zostanie przyznane, bo ta ostatnia wichura też u nas jeden dach na budynku mieszkalnym zwróciła z 6 tysięcy po prostu wprowadzamy, które chcieliśmy już nawet wypłacić ze swoich, ale szybko podziękowania też dla służb państwowych, które gdyby takie pieniądze na to zabezpieczyły. Szczegóły przedstawi Państwa mi bardzo proszę. Tak. W zakresie zmian w budżecie gminy na rok 2017 w dochodach wnioskujemy o zmniejszenie wpływu z tytułu sprzedaży działek tych budowlanych w Radawie o kwotę 513 300 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej uzyskaliśmy odszkodowanie za uszkodzenie drzwi remizy OSP Radawa w kwocie 1229,43 zł, więc tutaj zwiększamy dochody. Po stronie w zakresie podatku od nieruchomości zmniejszamy wpływy z tego tytułu od osób prawnych od gminy Wiązowina kwotę 180 tysięcy, jak również kwotę odsetek 8 060 zł. W zakresie oświaty w związku z przesunięciem terminu wykonania tego zadania inwestycyjnego monitoringu wizyjnego w pracowni, wyposażenia pracowni matematycznych i pomocy dydaktyczne na masterzu zmniejszają nam się dochody na ten rok w związku z tym, że podniesiemy mniejsze wydatki, więc mniejsze dochody o kwotę 177 312,80. W zakresie pomocy społecznej jest decyzja pani wojewody w zakresie przyznania tego zasiłku dla poszkodowanego pana. W zakresie wydatku zmniejszamy kwotę 21 tysięcy na zadanie inwestycyjne rozbudowa sieci wodociągowych, a przeznaczamy tą kwotę na rozbudowę sieci kanalizacyjnych, gdyż większe zapotrzebowanie jest na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie wydatkowej zmniejszamy również nasz wydatek 180 tysięcy na podatek od nieruchomości, jak również odsetki w kwocie 8 060 zł od tego podatku.
W zakresie administracji publicznej zmniejszamy wydatki z Centrum Usług Wspólnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16 300 zł. W zakresie bezpieczeństwa publicznego, co dostaliśmy to odszkodowanie, kwota 1200, ale tutaj przyznajemy na wydatki na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach kwotę 1376,43, bo te drzwi to zostały naprawione wcześniej z naszych środków. W zakresie pomocy finansowej dla gminy Mrocza te środki zabezpieczamy w dziale usuwania skutków klęsk żywiołowych i jest to dotacja celowa na ten cel. W zakresie oświaty i wychowania odnośnie tego projektu inwestycyjnego zdejmujemy kwotę wydatków zaplanowanych na ten rok ze środków własnych nieprzewidzianych w projekcie o kwotę 8073,63 zł oraz wydatków kwalifikowalnych płaconych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 239 762,22 zł. W zakresie wydatków kwalifikowalnych, ale ponoszonych z naszego własnego budżetu o kwotę 367 623,95 zł. W zakresie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli przenosimy tutaj środki między tymi działami. Wynikają one z różnych stawek w różnych przedszkolach. I tutaj tą dotację w paragrafie 2310 zdejmujemy o kwotę 2700 w oddziałach przedszkolnych oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu o kwotę 800 zł. W zakresie przedszkoli zwiększamy dotację o kwotę 7700, a w zakresie dotacji przyznanej dla niepublicznej jednostki oświaty zmniejszamy kwotę 25500 oraz zwiększamy środki zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu o kwotę 21300. W zakresie pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zwiększamy tutaj wydatki. Tutaj co prawda jest napisana opłata, ale tak naprawdę tutaj to jest zwrot kosztów za pobyt osób bezdomnych w schroniskach. Co ostatnio, przed ostatniej sesji była podejmowana uchwała w zakresie utrzymania, ponoszenia kosztów bezdomnych w schroniskach. W zakresie pomocy społecznej, ośrodku pomocy społecznej zdejmujemy środki z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kwotę wynagrodzeń 42500, pochodne od wynagrodzeń 5000 oraz zakup usług pozostałych kwotę 27000. W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznajemy tutaj to oświadczenie dla tego pana, który ucierpiał z powodu burzy, kwotę też 6000 zł. I w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przyznajemy te 20000, co zdejmowaliśmy z rozbudowy wodociągów na rozbudowę kanalizacji. Kwota 21000. Łączna kwota zwiększenia wydatków to jest kwota 72876,43 zł oraz zmniejszenie wydatków to jest kwota 944319,80 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do uchwały? Chciałem tutaj jedno zaznaczyć, że to co ostatnio padło na sesji, że 1200 dla tej działki, to jest gmina. Proszę zobaczyć, o ile zmniejszano o 513000, nie o 1200. Łatwo liczyć w szczególności, jak się są to wiążki nie swoje, które się nie da i na wartość, której się w żaden sposób nie zapracowało. A realia są takie. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta kwota odnośnie usuwania skutków klęsk żywiołowych 6000 dla gospodarstwa, czy to dotyczy do gospodarstwa w Łączu? Tak, musimy podejść do personalnej. Ja pytam o dane. Osoba z Młodycza. I jeszcze mam takie pytanie, czy w związku z tym, czy taki mój projekt, propozycja nawet na najbliższą sesję, aby temu panu zabezpieczyć może w wysokości 5 metrów opału na zimę. Bo
bo być może jest taka sytuacja finansowa w rodzinie, że oni wydatkowali się na remont budynku mieszkalnego czy gospodarczego, a no, dokładnie nie wiem, nie chcę tutaj wnikać w jakieś tam prywatne sprawy tych państwa, i żeby zabezpieczyć taką kwotę w wysokości 5 metrów sześciennych opału. To jest wniosek? Tak. Czy my, panie wójcie, możemy przyjąć? Nie. Dlatego, że to jest osoba zainteresowana, winna się zwrócić, a nie... Właśnie miałem to mówić, panie radny, lepiej jak on pisemnie sam się zwróci, niż żebyśmy mu narzucali, że mamy mu może niestety to tego. Pan radny miał problem przyznać 5 metrów tatecznego drewna, tak właśnie zostaje, ale tak trochę nie do końca. A teraz serce cieszy się, tak, bo ona zawsze jest wartościowa. Tak, ja myślę, że jak będzie na piśmie, to będzie łatwiej. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze. No. Tak, panie wójcie, prosiłbym bardzo, panie przewodniczący, żeby zwracać na to uwagę, żeby bardziej te odpowiedzi pana wójta, czy panie wójcie, pan tą krytyzował. Tutaj ja nie wiem, o co tu chodzi. Powiedział pan, że nie są to aż takie te 2 miliony, czy milion ileś, to nie jest sprzedaży tych działek, tylko 500 tysięcy. Łatwo nie swoje pieniążki tam rządzić i dzisiaj o te pieniądze czy o ten grunt nie dba. Ale kto to nie dba? Kto to jaką grupę społeczną, czy jakich ludzi konkretnie, czy o radnych tu chodzi? Proszę bardziej konkretizować. Czemu nie swoje pieniążki? Nie, ja nie rozumiem, bo ja nie zdążyłem zrozumieć, bo to są jakieś wirtualni ludzie, wirtualne grupy, które nie dbają. Nie umią rządzić się pieniążkami, ale kto? Kto? Konkretnie kto, panie wójcie? Odpowiadam. Ja myślałem, że tutaj stosunek społeczeństwa osób ogonienia, ludzi inteligencji zrozumieją to, co mówię, ale położy kawę na ławę. O to chodzi. Położy kawę na ławę. Tutaj na ostatniej sesji, w trakcie tej mocnej dyskusji padło, że 1 200 000 za te działki ze strony jednego z mieszkańców wsi Radawa. Podkreślam, że nie 1 200 000, a taka kwota 513. Co do tej grupy niedbającej, blokowanie jakichkolwiek inicjatyw w Radawie, to uważam za przeciwdziałanie temu środowisku. Bojkotowanie po prostu działań moich tam uważam za szkodę dla tego środowiska. Konkretnie kto? Dzielenie pieniążków, które się nie wypracowało. Ale kto? Radawa. No ja nie wiem, jak mam nazwiskami ochronowymi. Niech skończy pan swój wypowiedź, ale będzie pytanie. I chyba można się domyśleć. Nie, ja się nie chcę domyśleć. Ja chcę słyszeć, że to pański problem, że pani potrafi się domyślać. Zakładamy, że to jest dla ludzi. Ale nie skończy mój wypowiedź, będzie pytanie. Pan jest na tym większym poziomie. No dokładnie. I dlatego... Dlatego ma pan ile tych zarzutów? Dlatego nie będę się tutaj zniżał do poziomu akurat takiego lecznego tłumaczenia po patologii. Podejmowanie działań mających zablokowanie właśnie jakiegokolwiek obrotu nieruchomościami, sprzedaż z naszej strony po prostu gruntu jest wbrew interesom szeroko rozumianej gminy i tej miejscowości. Oczywiście jest to próba obrony własnych interesów, będzie sprzedawać to raczej, a nie gminy. Podejmowanie innych działań, które się tam swego czasu podejmowało po prostu, też nie służy nowej atmosferze. Straszenie odbieraniem gruntu na przykład też nie służy pewności obrotu danego. Ale to są działań. I nie będę się tutaj rozchodził po prostu, bo to już myślę, że każdy z państwa, który tutaj jest, zauważył, że cała ostatnia dyskusja po prostu zbędna moim zdaniem miała, oglądałem ostatnio film z okresu międzywojennego, czasem wystawione za pana marszałka Radaja, była właśnie dyskusja o objęciu przez pana prezydenta Narodowicza urzędu plusy, minusy, etc. Była krótka pana marszałka decyzja. Jeden głos za, drugi głos przeciw. I koniec. Tutaj powtarzanie po 100 razy to samo. Na dosyć czasem żenującym poziomie nie służy debacie publicznej, a wszyscy wiemy, jak te siły działają. Efekt jest tego właśnie, że po prostu my ponieśliśmy 33 tysiące na przygotowanie działek do sprzedaży, że większa grupa sołecka wyraziła to zgodę, i mniejsza grupa się spotkała, odmieniła sobie tą uchwałę zebrania miejskiego, blokując te nasze działania i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy,
Nie ma dzisiaj przewodniczącego. Myślałem, że tą sesję zrobimy taką minimum. Odniesiemy się do danych punktów. Co ty się podnosi pan rękę? Chce nas pan pouczyć, czy chce nie, pan... nie, nie wypowiedzieć się merytorycznie. Nie mogę udzielić panu głosu. Merytorycznie. Dyrektorzy, czy pan policjanci już 15 minut. Nie mogę udzielić panu głosu. Merytorycznie jedno zdanie. Dosyć, że pan mówi do siebie w gabinecie lub w domu. Jest sesja Rady Gminy trwa. Pan jest tutaj gościem. Nie ma rady, że wyradamy, dlatego chciałbym wziąć. Panie Sołtysi, pan zaczyna przeszkadzać na sesji. Umówmy się może, że dzisiaj pytający zadaje pytanie, odpowiadający, bo ja się wytrącam z tej sesji, chciałbym poprowadzić do końca z ramami troszkę stosujące. Będę troszkę arbitrem w tej sprawie. W punkcie, o którym mówimy w tej chwili, czyli zmian budżetu gminy, były pewne wątpliwości, czy 1 200 000, czy 500 000, jeżeli chodzi o działki. Myślę, że coś powiedziałem, że zostało 3 czy 4 razy i na ten temat nie możemy więcej dyskutować, pani Sołtysi. Ale jest to jasne i oczywiste dla nas. My głosujemy nad zmianami w budżecie. Czy pan radny chciał zabrać głos? Proszę. Ja, pan, proszę udzielenie mnie głosu. Przystępujemy do głosowania. Głosowania. To jest proszę udzielenie mnie głosu. Ale proszę radnego o udzielenie mnie głosu. To nie jest prawda. W temacie ma pan... Słuchajcie, nie chcę filozofować. Ostatni raz. Słowo daję. Ostatni raz. Ja się przepraszam. Ale pan nie jest radny, panie Wojciechowski. Pan nie jest wójtem, który decyduje o tym, kto ma... Ale moi drodzy, proszę, ja ciebie w głupiej sytuacji nie chciałbym dzisiaj radny. Prowadzić pierwszą... A radny też jest radnym. Pan nie jest radny. Nie ma radnego z radami. Nie ma radnego z radami. Pan jest wójtem. Sytuację dotyczy radami. Moi drodzy, jeżeli nie uszanowaliście mojej woli, czy zadajemy pytanie, odpowiadamy? To jest gospodarz wsi, chce pan coś do tematu. Tak, i udzieliłem mu głosu, jak nigdy do Wysoka Rado, otóż sam sobie udzielę, pan wójt ostatnio, sam sobie udzielał głosu, a to ja też sam sobie udzielę głosu. Panie przewodniczący, ja też mam kartkę, którą chciałbym powiedzieć, nie przeszkadzam panu przewodniczącemu, a pan cały czas krzyczy. Ja też mam dwa zdania do powiedzenia na tej sesji. Odnośnie tego, co pan wójt mówił. Pan wójt po cichutku przygotował sprzedaż. Ale my już poznamy tą opinię pana Sołtysa, zakończymy tą dyskusję. Panie przewodniczący, mówienie, że duża większość zgodziła się na sprzedaż jest kłamstwem. Panie przewodniczący, była policja na tej działce. Powiedzcie mi, co mam teraz. Panie przewodniczący, była policja na tej działce, ponieważ nikt nie chciał się przyznać, co tam się ma. Wyglądamy, że jeden człowiek przedstawia nas, ale co w takim świetle, że pan Sołtys swoje argumenty i tu nic nie da. Panie Sołtysie, dziękuję, nie więcej nie ma pan głosu. Proszę. Panie przewodniczący, jeżeli się ukłamuje radny, wykorzystując nieobecność radnych z radarem, proszę to przedstawić, wprowadza się w błąd, bo na jednej sesji się mówi, że za AR bierze się w radarie 9 000 zł, a później się przedstawia, że to jest tylko 400 000 za 2,5 hektara. No to jest ale mogę wejść słowo? Mam coś do powiedzenia tej sesji dzisiaj? My nie możemy każdej sesji i każdego punktu wprowadzać do tematu radawy i zarzutów o jakieś kłamstwa, o jakieś... Panie przewodniczący, no takie są realia. No jeżeli pan wójt mówi, że większość zdecydowała o co się zdarzy... Nadzwyczajną sesję w sprawie radawy... Dzisiaj kończymy tą dyskusję. Dziękuję. Panie przewodniczący, czym weszła powinność? Dwa zdania chcę powiedzieć na temat tego. Nie udzielam tej chwili głosu, no mam takie prawo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, czy ja już mogę powiedzieć to, będziemy głosować nad projektem uchwały, czy to, co mam tu zapisane, to mogę teraz powiedzieć. Ale co zapisane? No to nie dotyczy projektu uchwały, tylko... Zagłosujemy na razie na uchwałę. Bardzo proszę. Uchwała 297 zmian budżetu gminy. To jest za przyjęcie tej uchwały. Trzymamy, bo nie policzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymająca. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Myślę, związany z poprzednim. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Zolica. Panie Wójcie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, to jest konsekwencja tej uchwały podjęte. Myślę, że więcej nie ma co tłumaczyć i bardzo proszę o przegłosowanie. Czy są pytania związane z tym punktem? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? 8. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt uchwała 299 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Mazurnica za pierwsze półrocze. Panie wójcie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, po prostu proponujemy nowe rozwiązania, rozwiązania prostsze, które nie widzę, by dadzą lepszy obraz, ale w skróconej formie, w ten sposób, parafrazując tą nową propozycję. Bo do czego dochodzi? My piszemy informacja o przebiegu wykonania budżetu, która już w chwili pisania w wielu przypadkach po prostu nieaktualna. Dlatego myślę, że ta propozycja, która nowa pańska by przygotowała, jest jak najbardziej godne po prostu polecenia i proszę już bez szerszej dyskusji po prostu przyjąć. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania, uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? 8 osób, 8 głosów. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. I ostatni punkt, jeżeli chodzi o podjęcie uchwały, jest to uchwała numer 300. Numer 300 w sprawie zmiany uchwały numer 35 243/2017 Rady Gminy z dnia 19 maja 2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej wojewódzkiego w zakresie utrzymania chodników w sierpniu roku w drodze wojewódzkiej. No, rozmawiałem z panem wójtem, z panią skarbnik. Zmiana kosmetyczna, chodzi o zapis nie na mocy uchwały, a na moc uchwały, a nie porozumienia. Zresztą panie wójcie, bardzo proszę. Ja chcę przypomnieć, że myśmy podjęli taką deklarację. W ślad za tym takie akcje złożyliśmy do pana marszałka, że możemy utrzymywać chodniki będące w jego zarządzie w pasach wojewódzkich. Miało się to odbywać na mocy porozumienia zawartego między właśnie gminą a zarządem województwa, a tutaj prośba ze strony województwa, chociaż to było na ich wzorze, żeby jednak napisać na podstawie umowy. I słusznie, myślę, że to jest pewna formalność, tutaj nie ma co dyskutować. Istotne jest to, że przyjmujemy po prostu, żeby usprawnić, a z drugiej strony odciążyć budżet województwa, bo faktycznie na to zimowe utrzymanie chociażby, czy na to utrzymanie w ciągu lata, zbieranie papierków, przygaszanie i tak dalej, no duże środki w skali województwa idą, a myślę, że każda z gmin to przyjęła na siebie. Po prostu to pozwoliłoby to zwiększyć wydatki na drogi, na konkretne inwestycje czy na chodniki, a zmniejszyć po prostu tutaj na ten cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w związku z tym punktem? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9 jednogłośnie. Drodzy Państwo, i to był ostatni punkt, jeżeli chodzi. Pozwólcie tylko, że jedno zdanie dzisiaj. Przyglądałem sobie swój zeszyt, który prowadzę od 16 lat, będąc na tej sali. I już 15 lat temu, gdy byłem sołtysem, nie byłem radnym, w porozumieniu z Radą Gminy, jako sołtys, wypracowaliśmy sobie taką pozycję jako sołtysi, że sołtys może zabierać głos nie w wolnych wnioskach, w każdym momencie, czy w momencie stosownym, bo jeżeli się mówi o danej miejscowości, to trudno przygłosować sprawę i oddać wtedy sołtysowi głos, żeby zabrał wolny wniosek. Jest to możliwe powiedzieć. Osobiście jestem za tym, aby to podtrzymać dalej i uszanować sołtysów, bo często sołtysi są bliżej spraw, nad którymi głosujemy i znają praktycznie te zagadnienia, ale pod jednym warunkiem, że będzie to rozmowa, a nie krzyk. No powiedzcie mi, sugestia sołtysa, proszę kończyć, proszę przerwać. Co ma zrobić ten przewodniczący rady, jeżeli odbyła się wrzawa, totalna wrzawa, nie żadna rozmowa, jak można zarzucić, że nie udzielono temu sołtysowi? Wystarczy udzielić głosu, panie radny, nic więcej. Jeżeli to ma być monolog dwugodzinny czy trzygodzinny na każdej sesji, to na to nas nie stać z jego powodu. I prosiłbym, jeżeli będzie rozmowa, żebyśmy udzielali głosu sołtysom pod warunkiem, że będą pytania i odpowiedzi, a nie narzucania. Nie ma dzisiaj punktu wolne wnioski, ale ponieważ już zabraliśmy głos w iluś tam sprawach, to bardzo bym prosił, ja wiem, że Państwo jeszcze czekają, może te dwie minuty jeszcze możemy chyba. Tutaj radny i sołtys króciutko, bardzo bym prosił. Bardzo mi wiecie, panie... Chwileczkę, panie zrobi się. Radny na razie jeszcze niech... Przepraszam. Dziękuję, panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja chciałem się odnieść do ostatniej sesji, na którą decydowaliśmy i oglądałem sobie tę sesję na internecie i zabolała mi jedna rzecz, tam padły takie słowa przed sesją na korytarzu, mam tutaj zapisane, wójt instruuje radnych, jak mają głosować. Ja powiem to tak od siebie, mnie nikt nie musi instruować, jak ja mam głosować. Ja głosuję według swojego sumienia. Zagłosowałem za sprzedażą działek na sesji październikowej. Na ostatniej sesji mieliśmy jedną uchwałę do procedowania i tą uchwałę podtrzymałem. Uznałem ją za słuszną. Gdybym był złośliwy, to zadałbym pytanie radnym, jakie zadania zrealizowane zostały w 2017 roku, które proponowali. Nie będę tych pytań zadawał, bo złośliwym człowiekiem nie jestem. Mogę powiedzieć tylko o swoich zadaniach, które z panem wójtem razem uzgadniam i omawiam. Wspomnę tylko o dwóch drogach wiązownicy, które pana wójta prosiłem na Parkowej, na Radawskiej. Wspomnę o chodniku do Świętego Jana, który niedługo ruszy budowa. Tak samo wspomnę o stadionie wiązownicy, o wybudowanych trybunach, o ogrodzeniu, czy tablicy świetnej, czy piłkopytach, czy nowych bramkach, czy nowym parkingu ostatnio wybudowanym. Dzisiaj dostaliśmy projekt uchwały na 2018 rok. Moje zadania wspólnie z panem wójtem też są tutaj zapisane. Nie pytam radnych innych, jakie zadania ich są zapisane. Nie jestem głośliwy. Po to się spotykam z panem wójtem i po to było to zebranie, bośmy nad tym procedowali i to się uzgadniali. Kto był, kto nie był, też nie jest moją sprawą. Dziękuję, tak chciałem powiedzieć. Ja. Dziękuję bardzo. Ja tutaj proszę minutkę. To też ja bym chciał się odnieść do tych słów. Nie wiem, to uzgadniacie sobie tam w gabinecie, też nie moja sprawa. O co prosicie, też nie moja sprawa. Czy to jest sugerowanie, podpowiadanie, też nie wiem. To ja powiedziałem, ja to nazwałem, bo ja to tak odczuwam. Instruowanie może to być, przekazywanie informacji równie dobrze, czy cokolwiek. Ja nie będę siadał po gabinetach, bo to nie jestem zapraszany. I mówię, że prosisz, dobrze, dostajesz. Ja proszę tylko, żeby mi dzieci mogły, moje rocznik 2006 ćwiczyć na sali. I ta prośba nie jest, panie radny, spełniana, to co mówisz o pieniądzach? Nie, chwileczkę. To nie jest tak, że tego, też sobie uzgadniasz, jesteś w koalicji z panem wójtem i dobrze, robisz coś dla miejscowości, ale nie instruuj mnie, co ja mam robić. Bo nie ma dwóch takich samych osób czy ludzi. Ja mam swoje poglądy, widzę to troszkę inaczej, ty to widzisz inaczej i nie wsadzaj mnie w buty, w swoje buty. Po prostu. Taka jest sprawa. Każdy z nas się różni, każdy ma z nas inny charakter, inne poglądy i inne spojrzenie na budżet gminy czy na styl sprawowania władzy. I to naprawdę nie miejmy do siebie pretensji. Nie miejmy do siebie pretensji. A to jak ktoś mi się zapytał, co oni tam robią, no pewnie nie instruują, bo jak ja mam to inaczej nazwać? Przekazywanie informacji, instruowanie, dyskutowanie, można to nazwać wszelako. Po prostu jest takie odczucie. Ja przychodzę, klamka zamknięta na sali narad. Nie mogę wejść, a wy sobie tam siedzicie, dyskutujecie. I popatrzcie, jak ja się czuję. W jaki sposób się czują ci radni, ci mieszkańcy. I teraz ja jestem ja jestem tym zły, a wy jesteście ofiarą. Ja miał radny czelność przyjść zapytać, żeby otworzyć drzwi. Bo wyście dyskutowali nad ważnymi sprawami gminy. Ja też jestem radnym gminy, Tomek też jest, koleżanka też jest. Co ty też chciałbyś? No co, dlaczego my nie uczestniczymy w tych spotkaniach? Niby tak przyjacielskich, tak fajnych. Co to jest grane? Albo dyskutujemy tutaj, albo latamy do gabinetu, do wójta pojedynczo i próbujemy wyczytać coś z tego. Ja podkreślam, próbuję tylko jedną rzecz, bez pieniędzy. Żeby sala gimnastyczna była dla dzieci. Wczoraj ich przywiozłem, zawiozłem ich do siódemki. Tam grali w piłkę. Wczoraj. Nie jest panu wstyd znowu? I mówicie o wielkich pieniądzach, inwestycjach, jakby po prostej rzeczy pan wójt nie może załatwić, bo jest złośliwy. Bo jest złośliwy. Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, no niestety muszę dzisiaj zakończyć to. Pan Bolek jeszcze ma obiecany. Moi drodzy, dostaliśmy przed chwilą projekt budżetu na 2018 i prognozę finansową 2025. Kto ma przygotować ten projekt?
Pan co przygotował chyba, tak? Wójt gminy. Czy teraz będzie wójtem gminy kolega Roży, kolega Kipcza, czy ktokolwiek będzie jeszcze wzywał na konsultacje poszczególnych radnych, czy poszczególnych sołtysów na ten temat? Słowo daję, że ja idę do wójta, nie na zaproszenie, tylko idę z propozycją budżetu. Czy wysłucha, czy nie wysłucha. Jako radny, jako sołtys proszę, jako radny stwierdzam, że się wstrzymam, czy nie przyjmę, bo się nie zgadzam z danym tym. Na tym uważam polega rozmowa i pracowanie na budżetu. A wykrzykiwanie sobie później, co, dlaczego i ile, no, robi z nas niepoważnych. No cokolwiek by nie było dzisiaj, nawet w koalicji rządzącej mówisz o jakimś kompromisie między prezydentem a rządem, czy o kompromisie wśród jednej partii. Co jeszcze? Nie tylko sprawa pouczania czy instruowania. Bo ja dzisiaj idąc, przyszła sekretarka, poprosiła mnie, że pan wójt mnie prosi. Już usłyszałem, jak słyszeliście, idziesz na instrukcji. Nie. Pytanie było, słuchaj Jasiu, czy później idę na Sołczowej do końca, czy nie? Bo mi obiecał dyrektor, że skończy. To było to pytanie. Czy było coś w tym złego? Czy każde spotkanie nasze w drodze wyjątku, pani Basiu, dzisiaj? Proszę się nie... A, bardzo się cieszę. Nie proszę nie udzielać już głosu. Już nikomu nie udzielać głosu. Nie stawiajcie mnie w niezręcznej sytuacji. Bardzo proszę. Tylko do pana radnego. Panie radny, ja tylko powiedziałem na te słowa, bo mówię, poczułem się urażony tymi słowami. Ja mówię w swoim imieniu. W swoim imieniu i chodzę do wójta po to, żeby rozmawiać o budżecie, o problemach naszej wioski, co trzeba zrobić, co nie trzeba zrobić. Nie chodzę po to, żeby pan wójt mnie instruował. I nigdy takiej propozycji nie dostanę od pana wójta. Jak mam głosować? To chciałem powiedzieć do kamery mieszkańcom tej gminy. Tyle. A ostatnie stwierdzenie o sprzedawczykach, to są do mojej osoby, czy tam SB-kach? No całkowicie niepoważnie. Bardzo proszę pani załatwić. Jest pani radna chciała, nie? Ja chciałam zakończyć już, zakończyć obrady. No ale to w drodze wyjątku. Nie udzielam nikomu głosu. Nie ma. Panie Janku, tam przyjechała policja Dziękuję. Drodzy państwo, zwyczerpanie. Tak, bardzo dziękuję. Punktu programu dzisiejszej sesji. Zakończyć chciałem tą dzisiejszą sesję. Oczywiście czeka godzinę czasu. Byłby bardzo miło dzisiaj pierwszy raz, jeżeli coś wyszło nie tak, bardzo was przepraszam. Na zakończenie przeprosić, chociaż nie za swoje działanie, ale przepraszam wszystkich, którzy oglądali tą relację, za pewnego rodzaju profanację, używanie pieśni kościelnych w historii, swojewanie w sytuacji tutaj. Czekanie na otwarcie. Profanacje to ty człowiek to zrobiłeś. Daj spokój, zrobiłeś profanację, już sesji nie ma. Ale mówmy. To nie ma sesji, że pan sesja się skończyła. Wszystkie kłamstwa, niech pan tego przeprosi. Nie ma takiego powiązania. Przyjmujemy zasadę. Sąd określił, co jest kłamstwo. O właśnie, tego rozumiem, że niektórym brakuje. Ja prędzej się dźwignę, kurde, nie będę. Panie Wolku, mienie wiejskie jest. Powtarzam panu jeszcze raz, wyrok ja sądu. Ja wiem, czy jest, czy nie ma, ja wiem. Trochę dużo. Teraz wójt powiem przeprosi wszystkich mieszkańców gminy, że mienie wiejskie jest i to mieszkańcy mają decydować. Ja zostaję. A ja bardzo mi przepraszam za to, że nasi mieszkańcy krzyczą.